Hej, 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 witam was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. Tutaj jest Tilgar, cześć, a dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka z gierki Garry's Mod. Moi drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku zagrałem sobie w tryb tak zwany... O, shit! Dobra, zablokowaliśmy się. Shit, ja chcę być bananem. Nie, ja chcę być skrzynką. Dobra, jestem skrzynką. Co za muzyka? Kurde. Czekajcie, bo ja jestem nieprzygotowany jeszcze. Dobra. Zacząłem normalnie pół minuty później niż wszyscy inni. Więc miałem 10 sekund na skrycie się, ale mam nadzieję, że to zrozumiecie, że tą skrzynkę jakoś tutaj przeżyję tą skrzynką. Gramy aktualnie na trybie tak zwany prop hunt, czyli my jesteśmy propami, czyli rzeczami, a ci drudzy to są hunterzy, czyli łowcy i po prostu mają nas znaleźć, a gdy nas znajdą, czyli rozpoznają, że coś jest nie tak, ta skrzynka nie powinna tutaj być, to jest raczej gracz, a nie jakiś itemek, który normalnie istnieje na tej mapie, to mają nas zastrzelić. Moi drodzy widzowie, tak więc zapraszam was teraz do oglądania. Tutaj tak to spamuję tą muzykę, że dobra, dam se ciszej. Tutaj sobie chodzimy dalej, ta moja skrzynka tak idealnie się ułożyła, że coś tam na mnie wlazła, ta druga żółta, może mnie nie zauważą, chociaż ktoś już tam na mnie patrzy, no nie wiem. Mamy oczywiście moją taktyczną bransoletkę łapek-fapek, ręcznie robioną. Myślę, że kiedyś taką bransoletkę również zrobię i dam na konkurs. Fajna by była nagroda, co nie? To jest taka bransoletka, mam dwie. Mam jeszcze jedną taką, którą robiłem za pierwszym razem, która mi nie do końca wyszła, ale to jest fajna taka też pamiątka, prawda? Nie widziałeś, kuźwa! Jak on mnie zauważył? Mogą się ruszyć, a nie gadać, no. Ale dobra, dokończmy, moi drodzy. Tak, zabił mnie ten typek. Miał wallhacka, na pewno wallhacka. Tak, taktyczna bransoletka, łapek, fapek, tak więc pokazałem wam jedno odcinku, tak więc liczę na milion łapek w górę pod tym odcinkiem. Jak zawsze to tyle liczę, ja jestem optymista, tak więc wiecie. Ja się cieszę ze wszystkiego, dzięki wam bardzo za oglądanie, łapki, komentarze, wszystko, co nie. A najbardziej się cieszę z osób, które piszą, że dzięki Stilgar, dzięki tobie zacząłem bawić się w ASG. Ja chcę to ASG szerzyć. Ostatnio była taka niemiły incydent. Turnowaty incydent, Falcon Horosta, Falcon Fake Horosta, kurde. Kto czytał ten wiek, to siedzi w ASG, to wie o czym mówię. W każdym razie również ja miałem zaproszenie na tą imprezę. Oczywiście zaproszenie, za które sam musiałem zapłacić, tak jak ten wiecie. To jest zaproszenie typu, masz, fajna impreza jest, chodź do nas, zrób filmik, ale zapłać za nią oczywiście, bo hajs jest potrzebny. A to jest sprawa bardziej skomplikowana, nie chcę o niej jako tak gadać, bo nie uczestniczyłem. Pomimo tego, że typie, tutaj dildo czerwone obok ciebie chodzi, a tego nie zauważyłeś. Znaczy to była kiełbasa, no, ale na to samo wychodzi. Znaczy nie jestem gimperem, chociaż tak samo mam na imię, no ale... Nic nie mówiłem. Moi drodzy, witaj, zapraszam was teraz do oglądania. Okej, ja niestety zginąłem, tak więc wróćmy już normalnie do gry, do wszystkiego. Dzisiaj jest czwartek, ten odcinek będziecie widzieć w sobotę. Czyli wtedy, tutaj jakiś kubek mu ucieka. No, strzelaj ten kubek. Te kubki to są najlepsze. Shit, nie, ja chcę tego kubka. Czemu nie mogę kubka zauważyć? Ale chamstwo normalnie. Dobra, dalej mu ucieka. To takie te gonienie za tą kiełbasą, teraz widzieliście tą kiełbasę, o tutaj stoi na rogu, co nie? Ja nie mogę. To jest cały największy ewenement tego moda, co nie? Idziesz robić wszystko, żeby strzelić jakąś kiełbasę, bo kiełbasa ci ucieka. Ja nie mogę. Ale dobrze, że strzelić, a nie zjeść, bo będziesz gruby. No, pamiętajcie, będziecie grubi. Dobra, nas zostało, nas, czyli propów zostało jeszcze raz, dwa, trzy, cztery osoby. No niestety nie jest to duże, ja niestety nie mogę ich pokazać, bo chyba coś zmienili na tym serwerze i aktualnie mogę patrzeć tylko i wyłącznie na łowców. Chyba po to, żeby nie podpowiadać po prostu tym łowcom, gdybyśmy grali na przykład z kolegą, co nie? Gdy kolega byłby w łowcach, ja byłbym w propie, jakbym zginął już jako rzecz, to bym mógł mu mówić, gdzie jest te inne rzeczy są, co nie? Teraz tego się nie da, bo jak sam widzicie, mogę oglądać tylko i wyłącznie łowców. Okej. Widzę, że oni ambitnie tutaj próbują jakieś coś zniszczyć. Ten to bije pomimo tego, że nie bije, prawda? Taka iluzja. No ale niech im będzie. Moi drodzy, ja osobiście wyjeżdżam teraz na święta, takie informacje, oczywiście Wesołych Świąt, to będzie odcinek na sobotę, będzie jeszcze ASG Maniak w piątek, czyli wcześniej. Wesołych Świąt, oczywiście, wszystkiego dobrego, czy tam chcecie. Ja wyjeżdżam, więc dzisiejsze odcinki będą krótsze, czyli te, które będą nagrywane jeszcze przed tym. Nagram sobie to teraz w domku i puszczę wam w sobotę, poniedziałki, we wtorek pewnie odcinek jakiś. Będzie to na pewno Garry's Mod, będzie to Far Cry i raczej Mot & Blade, zobaczymy jak to będzie. W każdym razie te odcinki będą krótsze, tak do 15 minut, no bo miałem wyjeżdżać chyba w sobotę rano, a ostatecznie wyjeżdżam w piątek rano, więc cały dzień mi przepadł. Jeszcze jednego ASG Maniaka miałem wam nagrać, bo już wszystko, nawet tam siedzi Arbus, ale nie powiem wam o czym on będzie, ten odcinek, a nie Arbus. Tak więc no, trochę plany się pozmieniały, ale mam nadzieję, że to zrozumiecie i że będziecie szczęśliwi oglądając mnie, szukającego teraz jakichś rzeczy. Pakowania już, prawda, robię, nauczyłem się układać kostkę Rubika, fajna rzecz. Nie będzie o tym filmików, nie myślcie sobie. Kurde, trochę ciemno jestem, co nie? Tu jestem tak ciemna, tutaj tak jasny. Ale dobra. Chociaż mogę to zmienić, ale de facto po co?
Nie, nie, nie w tą stronę, nie w tą stronę. Czekajcie. Tak musimy 27 sekund przeczekać, teraz tylko ja jestem. Dobra, zmieniłem na 30, jest trochę jaśniej. Dobra. Dobra. Dobra, mam ten parasol, czekajcie. Widzicie, ile ja już miesięcy nagrywam na YouTube'a, a dalej coś tam nieraz się zdupi, co nie? O, proszę bardzo. Piękniej, ładniej, jaśniej, żyć nie umierać. Dobra. 4 sekundy, no to minęły nam te pół minuty, które się nie robi. Kostka Rubika nauczyła się układać, koledzy w szkole... O, o. Get wrecked! Czemu nie mam bomby? Tu jest typek. Kubek! Zabij ten papier toaletowy! Kill this toilet paper, man! Słyszeliście ten śmiech? Dobra, mamy jednego killa. Mamy granat do SMG, teraz możemy użyć to jako granatnika. Toilet paper. Kill this toilet paper, to nie? Żabi ten papier toaletowy, jak to brzmi? Dobra, okej. Okay. O, następny, teraz kubek. Gdzie ten kubek? Bang! Ale zabiłem go! Ale sam zginąłem. To chyba nie tak miało wyglądać. Teraz pewnie zapytacie mnie, Tilgar, dlaczego zginąłeś. Dawno już nie było Prop Hunta, więc dużo osób... Kurde, teraz jeszcze dziwniejsze światło, jak nagrywam. Ja pierniczę. No jak jestem piękny normalnie. Czysty narcyz. Nie no, być narcyzem to jest kuźwa taki debilizm, że nie wiem co. Jezu, nigdy w życiu nie chcę nim być. To jest osoba, która nie widzi nic innego, tylko jest w sobie zakochana. To jest chore. To jest chore. Chore. A to są już, wiecie, takie kurde rozterki filozoficzne wyższej sfery, więc nie będziemy o tym gadać. O narcyzmie, ja pierniczę. O czym ja już zacząłem gadać na tych odcinkach? Zaczynam zawsze od YouTube'a, jak to jest, a teraz o narcyzmie. Ale nie o to chodzi. Okej. Okay. Dlaczego właśnie zginąłem? Tutaj jest, bo Prop Hunt już naprawdę dawno nie było jako odcinka, więc trzeba co nieco powiedzieć. Nie wiem, kiedy ostatni Prop Hunt był. 2 miesiące temu, 3 miesiące temu, nawet nie wiem, czy w tym roku w ogóle był, szczerze mówiąc. W każdym razie, a wy to na pewno wiecie, wy wszystko wiecie. Jesteście fajnymi widzami, więc jest okej. Okay. Akurat chodzi o to w Prop Huncie, że jesteśmy, kiedy łowcy, jesteśmy, mamy 100% życia, co widzicie, że o, ten ma akurat 70 czy 75. Mamy, zaczynamy od 100 życia i za każdą rzecz trafioną przez nas, czyli jeśli trafimy sobie taki papier, to tutaj widzicie, a ten papier nie jest graczem, czyli po prostu rzeczą, która normalnie istnieje w tej mapie, to tracimy 10% życia lub 5%. Zależy od broni i zależy od zadanego obrażenia temu czemuś, temu papierowi. No. Tutaj typek myśli, że... No dobra, że lustro to jakaś rzecz, nie wiem, pewnie też jakiś narcyz, to nie? Bananowy ziemniak, o, Polak, proszę bardzo. No, typowy narcyz, patrzcie, są sobie myśli, nie! Czemu, on wyszedł z gry, co jest? Gdzie ten narcyz przed lustrem? Wyszedł z gry, no co za ham, no narcyz się popatrzył w lustro, popatrzył jaki jest piękny i wyszedł, bo już nie mógł na siebie więcej patrzeć, no nie. A ten co się zamienił? Dobra, nie masz. Zostało jeszcze... Jeden, ostatni typek, ostatnia rzecz. Minuta 40 minut. Ten, tak jak mówiłem, jeśli trafimy w jakąś rzecz, która nie jest graczem, bo ta rzecz normalnie istnieje na tym mapie, to tracimy życie. To jest łatwe do zrozumienia, więc nie ma problemu. A wy jesteście mądrzy. Tak, dobrze. Ja was dobrze wychowuję, co nie? Oglądając Tilgara możecie mieć piątki z historii, oczywiście, pomimo tego, że ciągle narzeka, i tak dalej, i tak dalej. Okej, jest ostatni typek, pan Donskoj, gdzieś się ukrył i nikt nie wie gdzie. A szuka go dużo hunterów, dużo łowców go szuka i każdy podnosi byle jaki papier, ale dalej nie mogą go ogarnąć. To pan Speznas. Dobra, chciałem powiedzieć Speknas, ale Speznas już zginął sam. No nie wiem, nie wiem. Illuminati, gdzie jest pan Illuminati? Oj, czekaj, widzieliście, coś tam gonili. Nie, dobra, ale wydawało mi się, że ktoś kogoś coś gonił, więc nie wiem. No dobra. Ale gdzie ten typ się ukrył? Jeden gracz tylko został. Wow. Klikając F1 możemy zmienić drużynę, klikając F2 możemy zmienić drużynę, a F1 też możemy zmienić drużynę albo coś głosować. Klikając F4 możemy sobie kupić jakieś rzeczy. Ja mam 311 punktów za to, że gram już na tym serwerze i jestem koksem. Mogę sobie na przykład RPGa kupić albo granatnik. Nie mam tyle kasy, ale może sobie jakąś maskę kupimy. Dunk. Ja nie chcę być osłem. Bycie osłem nie jest spoko. O, ja chcę mieć monitor na głowie. Kupujemy. Yeah. Dobra, mam monitor na głowie. A nie, nie mogę teraz kupować. Dobra, chyba wychodzi na to, że muszę żyć, co nie? No dobra, trudno. Co to jest, Zelda? Midna Mask? Nie, nie kojarzę tego. Fiodora, dobra, czekajcie. Wygrał tam ten typek? 10 sekund zostało, a on dalej żyje. On chyba jest gdzieś tutaj. Nie, nikt nie wie, gdzie on jest. Chyba właśnie wygrał. Ta rzecz wygrała. Ostatnie 2 sekundy, pan Donskoj wygrał. Ta butelka! Widzieliście tą butelkę, co zapieprzała po podłodze? No nie! Chamstwo! Dobry koleś, zamienił się w butelkę i wygrał całą grę, no.
De facto o co właśnie w tej grze chodzi? Zamienić się w coś jedno, w jedną małą rzecz. Na przykład tak jak ja teraz zamienię się w butelkę. Czemu nie mógł się zamienić w butelkę? Nie w kapustę! Butelkę! Zostawcie mi butelkę! Nie, krzesło! Co? Czym ja? Boczkiem jestem kuźdź! Ej, zablokowało mnie. Ah, fuck. Nie chcę być arbuzem, chcę być butelką. Jestem butelką, dobra. De facto właśnie o to w tej grze chodzi, żeby zamienić się w coś najmniejszego, wtopić się idealnie w tłum i wtedy po prostu lecić z tym koksem, co nie? No i wtedy, tak wiecie, wtedy to już tak naprawdę nie ma problemu. O shit, myślałem, że można wejść do szkoły, o cholera. O fuck. Chyba mnie zauważył. Zauważył mnie? Chyba mnie zauważył. Uciekałem przed nim, ale... To jest następny. Cholercie jasna, jestem tutaj zbyt niebezpieczny. Ja tu mam, od razu mogę zginąć. Tutaj następny na mnie jakieś patrzy. Kurde, mol, chyba mnie ktoś zauważył. Kto normalnie kładzie butelkę pod stałą? No dobra, każdy tak robi. Nie widziałeś mnie! O cholera. To dużo ich. O, tutaj też jakaś kiełbasa czerwona ucieka. Ambitnie widzę. Dobra, musimy stąd uciekać, bo to nie. Widzę, banany też uciekają. Od tyłu nikogo nie mam, jest tam jakiś typek. Kurde, mol, za dużo ich. Za dużo ich tutaj. Nic nie widzę. Jakbym był większy, to bym miał trochę dalej oddalono kamerę, tak nawet nie widzę. To jest minus bycia małym, mało widzisz. Ale to co? O, tu kiełbasa czerwona ucieka, to ja może też skorzystam. Nie, kiełbasa, shit! Jezus Maria, nikt mnie nie zauważył, ja nie wierzę w to. O Jezus Maria, dobra, zauważył mnie jakiś typo. Nie widzieliście mnie? Shit, kamerka, nie. Kuźdę, dobra, trzy rzeczy naraz robię. Hi. Dobra, musimy uciekać tą butelką, bo kuźwa zginąłem. Z RPGa mnie rozdupczył! 1200 hajsu mu, kurde, rozdupczyłem. 1200 kosztuje ten RPK, a ja mu go po prostu rozdupczyłem. Po prostu musiał na mnie go użyć. Co za noob. Dobra, ale tak to jest, jak się robi trzy rzeczy naraz, że kamerka tu, jedną ręką tu uciekasz, tu jeszcze biegniesz, nic nie widzisz, to nie? No, dobra. Co do naszej rzeczy zostało? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu. Sześciu graczy, sześć rzeczy. Gdzie się jeszcze skryło? Sześciu graczy udaje butelki, kiełbasy, wieprzowinę, steki, albo kosze, albo papier toaletowy. I udaje albo kubek, albo talerz, albo krzesło. No trzeba to wszystko w każdym razie ogarnąć, a łowcy na razie jak widać nie do końca ogarniają, bo zostało 2 minuty do końca gry i nadal jest 6 graczy. 6 graczy, którzy są jakimiś rzeczami. Gdzieś są ukryci. Wow, Matt zabił 2 graczy naraz, czyli zostało jeszcze 4. Tam miał double killa. Ostatnie 4 graczy. Tak więc zobaczymy. Jakieś 4 rzeczy się jeszcze ukrywają, ale nikt nie wie kim są, gdzie są, jak żyją. I czym są. Zobaczmy, czy mogę teraz kupić jakąś rzecz? Ja chcę ten monitor. You are not allowed. Dobra, nie mogę teraz jednak. Widać, że tutaj nadal wszyscy gdzieś coś szukają. Tutaj się próbują wbić jakoś na górę tej ciężarówki. Nie wiadomo w ogóle po co. Komuś się udało, ale i tak nie wiadomo po co. A ten jak w ogóle, kurde, lewituje jak nie wiem co. Aż se ułożę kwiatek. Albo nie, o, środek. Patrzcie, jaki czysty skill w układaniu. Kurde, przed chwilą smarowałem. I to trzeba trochę rozruszać po takim smarowaniu. O, teraz to jak miodzie chodzi. Dobra, jeszcze nie jak miodzie, ale będzie jak miodzie chodzić. Widzicie jakie skille? A tutaj smar polecam, CX80. Puna puma teoretycznie ten, ale kurde. Kto w tych czasach kłada kostkę Rubika? Tylko i wyłącznie hobbyści. Dawno to była magia. Dawno to typek szedł z kostką Rubika do miasta. Jak ją umiał ułożyć, to mu hajsy leciały z nieba. Teraz co? To teraz nie, teraz wchodzisz na internet, kilka algorytmów się nauczysz na pamięć i tyle. Propos algorytmów, bardzo przydatna rzecz. Jeśli ktokolwiek idzie na MatFiza albo na MatInfa, czy też to podobne. Kurde, ma teraz smar na rękach, jeny! Ja to jestem niemądry czasami. Okej. Okay. Ile jeszcze zostało? Raz, dwa, trzy, no dalej, nadal 4 graczy, moi drodzy. 27 sekund do końca, raczej się już nie uda łowcom tego wygrać. No ale zobaczymy co to będzie. Czy łowcy to wygrają, czy nie. Potem jeszcze ja zostanę łowcą, jedną rundkę i zobaczymy. Everyone is banana. 34 gracze. O, jakaś poczta, co to? Tam ktoś przyjechał, nie wiem o co chodzi. Okej, 4 graczy, 8 sekund. No, to już jest pewna wygrana tych rzeczy. Ciekawe, w co się zamieni. Arbuza, butelkę. A może są gdzieś tutaj krzesłem jakimś dużym.
Tutaj dalej widać, że stoją w miejscu. Tutaj też widzę, że ktoś zamienił się w komputer. No w komputer i w kiełbasę. Widzieliście? No nie, no. Ach. Dobra. Ej, czemu? Nie, no nowa mapa, ja chciałem jeszcze pograć, co nie? No dobra, moi drodzy widzowie, na tym zakończymy jednak dzisiejszy odcinek. Ja mam nadzieję, że on jak najbardziej również wam się podobał, jak zawsze. Życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.